Zamknij sobie oczy, teraz otwórz i powiedz, co widzisz tak na wprost. Na wprost widzę sufit, biały sufit. Dobrze, w takim razie... Zaczynać od sufitu, tak? Nie, zaczynasz od tego, co leżę. Na czym leżysz, tak jest. Leżę na prześcieradle pomarańczowym, nałożone ono jest na materac. Tak. Materac leży na tapczanie drewnianym, okutym sztuczną skórą. Tak. Tapczan w całości stoi na dywanie. Tak. Dywan jest umieszczony jeszcze na jednym dywanie, jako wyściółka. Tak. A później są deski, prawdopodobnie są na metalowych legarach. Tak. I później jest sufit. Myślę, że jest też taki kropowany. Tak. Jesteś teraz, Marku, pod sufitem wyobraźni i zobacz, czy tam jest lampa i taka sama jak u ciebie na górze, czy inna? Jest lampa, jest inna. Jest, no jakby powiedzieć, na takim drążku metalowym. Mm. Dwie żarówki wychodzą z jednej strony, dwie żarówki z Dobrze. Drugiej. Dobrze. Słuchaj, Marku, teraz wyobraźni, lądujesz tam na podłodze, idziesz do drzwi, na korytarz i wychodzisz na zewnątrz przed budynek. Stoisz teraz na zewnątrz przed budynkiem, za tobą są drzwi zamknięte do budynku i opowiedz mi, jak wygląda krajobraz od lewej strony do prawej. Jak się wyjdzie przed mój dom, jest od lewej strony widać pola poprzecinane ułożonymi, jakby to powiedzieć, płotami z kamienia. Rozumiem. Po lewej stronie widać góry. Rozumiem. I też poprzecinane tymi. Gdzieniegdzie widać kępy lasu, no ogólnie tak dość łysą. Dobrze, Marku, teraz idź do swojego samochodu. Jak do niego dojdziesz i będziesz stał przy nim, to mi powiedz. Tak wyobraźnie sobie idziesz do niego. Tak, jestem. Jesteś, dobrze, teraz wsiądź do tego samochodu. I teraz ja montuję ci taki duży GPS z dużym wyświetlaczem, włączam go i on będzie cię prowadził teraz na autostradę. I słuchaj jego poleceń dokładnie, wykonuj je i jak już wjedziecie na autostradę i zajmiesz pas, to wtedy mi powiedz. I teraz ruszasz. Nie widzę za bardzo. Dobrze, spokojnie, tylko tak sobie na luzie wrzucaj to wszystko. To chodzi o wyobraźnię, wyobrażaj sobie, po prostu wyobrażaj sobie, że jedziesz tym samochodem, on cię prowadzi, ten GPS, i jak już będziesz na autostradzie, to zajmiesz pas i mi powiesz. No, dojeżdżam. Wjeżdżam na autostradę. Dobrze. Ja teraz zmieniam ci licznik i on ma od 0 do 1000 kilometrów. Teraz jedziesz 100 kilometrów. Patrzysz na ten licznik, teraz widzisz, jak dodajesz gazu, jest 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 i unosisz się do góry jak samolot. Teraz lecisz w powietrzu 50 metrów nad autostradą, weź tak kierownicę lekko w lewo, samochód się przychyla tak jak samoloty się przychylają, ty przez lewe okno po lewej stronie widzisz autostradę, na dole samochody, łąki, pola, lasy. Powiedz mi, czy ty lecisz szybciej, czy te samochody na dole jadą szybciej. Wydaje się, że ja. Dobrze, się wydaje, teraz prostujesz kierownicę i teraz lecisz coraz wyżej, dolatujesz do chmur, teraz przelatujesz przez chmury gęste, a teraz jesteś nad chmurami. I tak jak z samolotu widzisz chmury z góry.
i na wprost ciebie w oddali jest najwyższy szczyt świata, na który teraz właśnie lecisz, i on z tych chmur wystaje. Jest cały ośnieżony, to dojeżdżasz teraz tym samochodem do niego. Na samym czubku jest tak płasko, ale tak jak stół. Niewiele miejsca, ale wystarczająco. Tak jak stół, samochód cię zatrzymuje, ty wysiadasz, stajesz tam bosymi stopami na środku tego szczytu. Samochód nawraca, wraca z powrotem na miejsce, tam skąd przybył, macha ci papa, ty jemu machasz papa i on se pojechał. Ty teraz stoisz na tym szczycie i weź tak wyobraźnie, poruszaj prawą nogą, bo tu są wieczne śniegi. Powiedz mi, czy ten śnieg jest sypki, czy on jest lodowaty, brelasty, jaki on jest? Zimny. Zimny, dobrze, ja wyłączam cię, odczuwanie ciepła i ty nie czujesz, że on jest zimny, on jest cieplutki, przyjemny, tylko teraz chodzi o to, żebyś mi powiedział, czy on jest sypki, czy zbrylony. Taki lekko zbrylony. Dobrze, rozejrzyj się dookoła ciebie są chmury i niebo. Widzisz słoneczko? Tak. Po której stronie ciebie jest słoneczko? Lewej. Popatrz tak prosto mu w twarz i na głos powiedz, kocham cię słoneczko. Kocham cię słoneczko. Co ono odpowiedziało? Taka pierwsza myśl? Nie poczułem. Dobrze, nie szkodzi. Posłuchaj, tutaj Marku są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że po prostu zrywają z ciebie ubranie, zamieniając go w pył. Potem zrywają z ciebie skórę, mięśnie, wnętrzności wszystkie, ale i też wszystkie twoje zmysły i wszystkie twoje umysły. Takie byty, klątwy, pierdoły. Dokładnie wszystko z ciebie zrywa do zera, oprócz twoich kości. Tylko stoisz jako szkielet, a to wszystko zamienia w pył i za tobą jest taka chmura pyłu. Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Widziałeś już siebie kiedyś tak, czy pierwszy raz się tak widzisz? Nie, pierwszy raz. A poskacz tak troszkę i powiedz, jak to wygląda śmiesznie, zabawnie, jak to wyglądasz jako szkielet? Wesoło. Wesoło, dobrze. Teraz ten wiatr zrywa twój szkielet i dokładnie też zamienia go w pył. Czyli wszystko to, co ciebie tworzyło, co dawało ci poczucie iluzji, wyobrażenia o sobie, z wszystkimi programami, karmami, na wszystkich poziomach całego twojego istnienia, tak do zera, o czym wiesz, nie wiesz, a nawet z tym, o czym nigdy nie miałeś wiedzieć, to wszystko zamienia w pył i za tobą jest taka chmura pyłu. W ten sposób oczyścił cię żywioł wiatru, powietrza. I teraz następny żywioł to jest piorun, z wielką mocą uderza w tą chmurę pyłu, i wszystko spala, jako ogień. Spala wszystko dokładnie do zera, całkowicie. I tego już nie ma. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś od tego wszystkiego wolny. Powiedz mi, Marku, jak się czujesz teraz? Spokojnie się czuję. Powiedz mi, a jak wyglądasz? O, nie wygląda. Bardzo dobrze. Jakbyś miał się tak nazwać, określić, to powiedz, kim jesteś? Jesteś Markiem czy kimś innym? Kim się czujesz? Kim myślisz, że jesteś? Czymś wolnym. Czy pierwszy raz w życiu doświadczasz czegoś takiego tak namacalnie, że ty jesteś czymś innym, a nie tym, co myślałeś do tej pory, że jesteś ciałem, że jesteś Markiem? Energia. Dla mnie to jest bardzo ważne, Marku, że teraz właśnie doświadczasz prawdziwej istoty siebie, tym, kim naprawdę jesteś. Nie jakimś wyobrażeniem, że jesteś Markiem, czy drzewem, czy kwiatem. Na tym polega ta cała iluzja. Nasłuchałeś się tyle o iluzji, a teraz doświadczasz tego na sobie, że to wszystko, co myślałeś o sobie, jest iluzją, bo ponieważ zniknęło. I tego nie ma. Ty tego nie czujesz, nie widzisz, a wiesz, że jesteś. Czyli ty jesteś czymś, co nie podlega karze śmierci, nie podlega jakimś wyobrażeniom, dopóki ty tych wyobrażeń nie przyjmujesz w stosunku do siebie. Zgadza się? Tak. Dobrze. Posłuchaj, Marku.
Chodzi o to, że chcę ci pokazać, na czym polega iluzja. Iluzja polega na tym, że może się pojawiać i znikać, a prawda jest stała i wieczna. I teraz ty, stojąc tam, obojętnie w jakiej formie czujesz jako energia, nie stoisz, tylko jesteś, jesteś jakąś stałą. Ja będę manipulował całą iluzją dookoła ciebie. Całą iluzją. Nie będę mógł tylko manipulować twoją stałą, czyli tym, kim jesteś teraz. Rozumiesz? Tak. I teraz popatrz, jako ta energia, jesteś nad tą górą. Dookoła są chmury. I nad tobą jest piękne niebo. Ja policzę do trzech i zniknie dokładnie wszystko, co jest iluzją. 1, 2, 3. Co widzisz? Czyli widzisz ciemność, wszystko zniknęło, ale ty jesteś, czy ty zniknęłeś? Ty jako ta energia? Ja jestem. Rozumiesz teraz, o co tu chodzi? Że tylko iluzję można zmieniać, można coś sobie wyobrażać, ale ty jako to istnienie, to co jest, tym nie można ani manipulować, ani nie można tego zniszczyć. Nic z tym nie można zrobić, bo ty po prostu jesteś. Jest tak? Tak. Ja teraz policzę do trzech i znowu wróci ten sam obraz. 1, 2, 3. Są chmury, góra, niebo, wszystko jest? Jest. A ty dalej jesteś taki sam i ten sam, który byłeś, tak? Tak. Czyli już teraz rozumiesz, co to jest iluzja? To jest to wszystko, tak, co ty sobie wyobrażasz, co sobie myślisz. Ja ci teraz pokażę, do tej pory ja manipulowałem tym wszystkim, bo tak to trzeba nazwać, ale teraz chcę, żebyś ty to doświadczył, że ty też to możesz robić. Teraz pomyśl sobie, że to wszystko, co dookoła ciebie, na przykład jest czerwone. Jest tak? Tak. A teraz pomyśl sobie coś innego, takie, co by było to według twojego pomysłu i powiedz, że tak się stało. Jest tak? Jest. No to pobaw się teraz, a teraz sobie zmieniaj, jak chcesz. Bo to jest iluzja, którą ty decydujesz, bo ty jesteś kreatorem, jesteś Bogiem. Więc to jest prawda twoja. Możesz uważać, że ty jesteś nikim. I tak będzie, jak będziesz uważał. Ale ja ci mówię, jesteś Bogiem, kreatorem, jesteś wszystkim. I teraz pobaw się tak na full. Zmieniaj sobie przestrzeń, obrazy, wystrój. Możesz tutaj robić wszystko, co chcesz. Możesz nawet na tych chmurach postawić całe miasta, metropolię. Nie ma znaczenia. Możesz dosłownie robić, co chcesz. Ja chcę, żebyś to porobił i żebyś przekonał się sam do tego, jakim jesteś twórcą, jakim jesteś kreatorem swojej iluzji. Mów, co wymyślasz i czy tak jest. Staram się skoczyć w te chmury. I co się dzieje? Płyną na nich. Próbuję przeskakiwać. Dobrze, powiedz mi, czy masz tu jakieś ograniczenia, coś ci przeszkadza w tym, że coś myślisz? Czy tak się dzieje, czy coś ci przeszkadza? Czy masz tu jakieś trudności, kłopoty, że coś nie możesz, jest niemożliwe albo coś? Coś mnie blokuje. Ja chcę, żebyś się temu przyjrzał. Teraz daję ci takie specjalne okulary. To są okulary prawdy, dostrajam je i perfekcyjnie widzisz, co cię blokuje. Gdzie to czujesz? Czuję to na czole. Na czole? W którym miejscu? Skup się tam i poczuj to, gdzie to jest. Czoło, oczy. Dobrze. Ja teraz stawiam przed tobą takie lustro specjalne i ty w tym lustrze widzisz odbicie tego, co cię blokuje, co jest na czole i na oczach. Co to jest? Widzisz bardzo wyraźnie. Powiedz, co to jest? Czuję drgania. Ja teraz przenoszę ciebie do momentu, kiedy to powstało. Kiedy powstał ten program, obojętnie, czy to w tym życiu, czy w innym. Ja cię tam, Marku, przenoszę i tam jesteś. I powiedz mi, kim jesteś? Mężczyzną, kobietą, dzieckiem?
taka pierwsza myśl, pierwszy obraz, reaguj na takie rzeczy. Nie zastanawiaj się, bo tu nie ma na czym się zastanawiać. Jesteś mężczyzną czy kobietą? Nie widzisz. Nie widzisz siebie? Dobrze, to zrobimy inaczej. Wracasz z powrotem na tę górę i znowu jesteś na tej górze. Stoisz na niej, tylko czujesz, że stoisz na niej, dookoła są chmury, no i niebo nad tobą ze słoneczkiem. Teraz unosisz się lekko do góry jak ptaszek i lecisz coraz niżej, zbliżasz się do chmur, przelatujesz przez gęste chmury, teraz jesteś pod chmurami i z góry widzisz ziemię, widzisz lasy, łąki, widzisz miasta, wioski, drogi, jeziora, rzeki, no widzisz całą ziemię z góry, Polskę i latasz sobie teraz tak nad tą Polską i przyglądasz się jej i powiedz mi, jak Polska wygląda z góry. Tak, rzekę, las, wszystko takie małe widzę. Małe, jest dobre. Ja teraz cię obniżam i teraz lecisz powiedzmy 100 metrów nad ziemią i teraz bardzo wyraźnie wszystko widzisz ze szczegółami. I opowiadaj, co widzisz, na co zwracasz uwagę. Coś wyraźnie. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że staraj się jakby wyobraźni odczytać to wszystko, co widzisz. Widzisz łąki, lasy? Lasy widzę. No. No to wiesz mniej więcej, jak to wygląda wyobraźnie, więc dostrój się do tego obrazu i oglądaj sobie. Po prostu sobie przyglądaj, jak taki obserwator, jak sobie jesteś. Po prostu patrzysz na to wszystko. Wszystko jest znajome, proste, normalne. Powiedz, jakie to uczucie, tak sobie lecieć i tak sobie przyglądać wszystkiemu się. Miłe bardzo. Dobrze. I o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby po prostu być obserwatorem. Patrzeć na to wszystko z takiego luzu. Wiesz? Po prostu o sobie lecisz i patrzysz. Dobrze. Teraz lecisz w stronę oceanu. Z daleka widzisz wielki ocean. Piękny, wielki ocean. Lecisz w jego stronę, już dolatujesz, lądujesz na jego plaży. Bosymi stopami stajesz na jego piasku. Gorący piasek. Tu jest bardzo, bardzo ciepło, bo jest środek lata, samo południe, jest około 35 stopni. Ten piasek jest gorący, ale on cię nie parzy, tylko czujesz jego ciepło, jego przyjemność, tak, że wchodzi od nóg do całego ciała. Piasek ten nagrzany jest na tej plaży do metra, jest bardzo gorący, bardzo ciepły. Tak jak powiedziałem, ale dla ciebie jest przyjemny. Teraz zakupujesz się w ten piasek. Ten piasek otula cię ze wszystkich stron, czujesz jego takie ciepło. Miłość, takie bezpieczeństwo, czujesz się bardzo bezpieczny, taki kochany. Po prostu czujesz się cudownie w tym miejscu, bo otula cię Matka Ziemia, czyli następny żywioł, jakim jest Matka Ziemia. I Matka Ziemia teraz zabiera z ciebie wszystko to, co do niej należy, wszystkie karmy, kary, widy, wszystko to, co powstało w związku z nią. Zabiera wszystko z ciebie do zera na wszystkich poziomach. Zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieje się będzie, a ty od tego jesteś całkowicie wolny. Ty wychodzisz teraz z powrotem, stoisz na tym piaseczku, w tych promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni. Powiedz mi, co poczułeś, co Matka Ziemia zabrała z ciebie? Nie wiem, odczuwałem przyjemność. Bardzo dobrze. W takim razie teraz stoisz na tym piaseczku, popatrz się na słoneczko i słoneczko do ciebie wysyła taki promień, który ma większą moc niż miliardy laserów na świecie najmocniejszych. I ten promień teraz dociera do ciebie i obejmuje całe twoje istnienie dookoła, wchodzi do wnętrza do ciebie i spala wszystko na wszystkich poziomach do zera. I to wszystko zabiera, co jest związane ze światłem, zabiera do słoneczka, w słoneczku jeszcze raz ostatecznie spala, to nie istnieje, nigdy z nim nie będzie, a ty jesteś do tego wolny na wszystkich poziomach. Powiedz mi, co tu poczułeś, czego tu się pozbyłeś? Coś w okolicy serca. Dobrze. W takim razie, Marku, teraz stoisz twarzą do oceanu, widzisz wodę i powiedz mi, czy jest jakaś fala na niej, czy nie ma nic, czy jest gładka, spokojna.
Dobrze, wchodzisz teraz na tą wodę i tak sobie idziesz, powiedzmy 6 km na godzinę idziesz po tej wodzie, po jej tafli i powiedz mi, jak ona jest w dotyku pod bosymi stopami? Miękka, twarda, śliska, jak ją czujesz? Tak, miękko. Miękko, dobrze. Teraz biegniesz sobie 15 km na godzinę i powiedz mi, czy woda się rozchlapuje pod palcami? Tak. Dobrze, a jakie to uczucie, tak sobie biegnąć beztrosko 15 km na godzinę po wodzie? Tak, luźno, inaczej. Czułeś się tak kiedyś? Nie, nigdy. Dobrze. Marku, ja za chwilę policzę do trzech i jak doliczę do trzech, ty momentalnie przyspieszysz do biliarda kilometrów na sekundę. 1, 2, 3. Teraz to wszystko, co od ciebie się oddzieliło, wpadło do wody, woda to rozpuściła, zjadła, spaliła. To nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, ty jesteś całkowicie wolny. Od tego na wszystkich poziomach. Teraz zwalniasz i lecisz sobie jak ptaszek. Popatrz się sam na siebie i powiedz, jak wyglądasz? Taka energia. Dobrze. Teraz słuchaj, lecisz sobie jak ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz piruety, fikołki. Podoba ci się taka zabawa? No, tak. A kiedy ostatnio tak latałeś? Oj, nie pamiętam. Dobrze. W takim razie ja bym chciał, żebyś teraz sam sobie polatał. To jest dalej tak kreacja według twojego uznania, twojego widzimisię. Chcę, żebyś teraz sam myślał, co chcesz robić. Jakie ewolucje wykonywać, w ogóle wszystko, co ten, i powiedz się, jak tak myślisz, to tak się dzieje. Tak, gdzieś. Powiedz mi, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że w życiu też jesteś kreatorem, tylko nieświadomym, i to wszystko, co kreujesz w życiu, to wydarza się lub się nie wydarza tylko z powodu twoich intencji, czy jesteś tego świadomy? Rozumiesz, czyli tutaj wszystko ci się udaje, bo tu nie ma twojego umysłu, nie ma twoich bytów, przeszkadzajek. Po prostu myślisz i tak się dzieje i od razu to widzisz. A w życiu nie jesteś pewny, dlatego że wszystkie twoje intencje idą przez takie filtry jak umysł, jak byty. Czyli to są programy, te byty to są programy, różne tam system wierzeń, tych różnych innych pierdół. I w ten sposób ty mówisz, że chcesz, a oni na przykład ci to wszystko wypaczają i w ten sposób twoja intencja nie jest realizowana na miejscu, od razu. Rozumiesz teraz? Tak. Ja teraz wyjmuję z ciebie wszystkie twoje umysły i wszystkie byty, wszystkie programy. Teraz one stoją przed tobą, w powietrzu, nad tą wodą. Zatrzymaliście się. I wszystko jest w powietrzu, ale oni są oddzieleni. Ty teraz ich widzisz wyraźnie. Powiedz, ile umysłów tu stoi, ile bytów, ile różnych jakichś tam programów. Wydaje mi się, że 4. Dobrze ci się wydaje. Powiedz mi, czy chcesz się ich pozbyć już na zawsze i od nich stać się wolny, a oni, żeby się stali od ciebie wolni? Tak. Dobrze, na mocy wolnej woli ja ich biorę wszystkich. Z powiązaniami, połączeniami ze wszystkich poziomów całego twojego istnienia. Zabieram do słoneczka, słoneczko przyjmuje centralne, zjada, spala. One nie istnieją, nigdy istnieć nie będą, a ty jesteś wolny od nich na wszystkich poziomach. Na wieki. Powiedz, jak się czujesz? Spokojnie, wolny. Dobrze. Teraz zacznij sobie latać, kreować, robić co chcesz, bo teraz już nikt ani nic ci nie będzie przeszkadzało. Rób, wydziwiaj, wymyślaj, możesz tu wymyśleć nawet ekstremalne rzeczy, niedorzeczne i absolutnie zgodne z fizyką, nie wiem, z matematyką i cholera wie jeszcze czym. Rób to, co chcesz i powiedz, czy tak się dzieje. Tak się dzieje. Proste? Tak. Chodziło o to, że do tej pory działo się inaczej, bo ty jakby w 100% nie dysponowałeś sobą. Nie byłeś siebie świadomy, nie wiedziałeś, kim jesteś, a przed chwilą właśnie siebie poznałeś. Poznałeś siebie? Tak. To powiedz mi, kim jesteś?
energią. Rozumiesz? Energią. Powiedz mi, jak czujesz, że możesz być kim i czym chcesz, czy nie? Myślę, że można być kim się chce. Teraz wyobraź sobie, ja będę tobą manipulował, dobra? Ale po to, żebyś ty tego doświadczył. A później ty będziesz sam sobą manipulował. Teraz ja zmieniam ciebie i jesteś powietrzem. Czujesz, że jesteś powietrzem? Tak. Dobrze, a teraz zmieniam ciebie, jesteś wodą. Czujesz, że jesteś wodą? Tak. A teraz zmieniam cię i jesteś słoneczkiem. Czujesz, że jesteś słoneczkiem? Tak. Dobrze, a teraz chciałbym, żebyś ty sam pomyślał, kim byś chciał być, czego byś chciał doświadczyć i powiedz mi, czy tak jest. I zmieniaj sobie cały czas i opowiadaj mi, czy to czujesz w pełni to, co doświadczasz. Że bo tak czuję. Ziemi. Słuchaj, teraz jesteś ziemią. Czujesz się całą ziemią. Całą naszą piękną ziemią. Powiedz, jak się czujesz jako ziemia? Olbrzymia, potężna. Czy czujesz jakiś niepokój, czy spokój? Jak się czujesz? To jest spokojnie. Spokojnie. Czyli nie ma żadnego zagrożenia dla ziemi? Dobrze. Ja bym chciał, żebyś teraz jako ziemia tak trząsnął mocno, żeby wszystkie paszkwile, wojny, kłopoty, zmartwienia, wszystkie te energie, które tutaj zakłócają, żebyś siebie strząsnął. Ja stawiam taki worek na dole i ty jak się wstrząśniesz, to wszystko tam wpadnie. Wstrząśnij się tak mocno, wiesz jak to się tak niekiedy pies oczepie, że wszystkie pły z niego aż spadają. I zrób to teraz tak bardzo mocno. A ja teraz to wszystko zamykam w tym worku, plombuję, daję do centralnego słoneczka, centralne słoneczko to zjada, spala, to wszystko nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało, a Matka Ziemia jest wolna od tego. I jak się czujesz jako Matka Ziemia? Czysty. Widzisz, jakie to jest proste? Dobrze, kim jeszcze chciałbyś się poczuć, co byś chciał jeszcze doświadczyć, bo masz tu niepowtarzalną okazję, żeby tego doświadczyć. Kosmos. I co się dzieje? Spokój. A teraz poczuj tak bardzo mocno, że jesteś ciszą, spokojem, miłością, energią, taką pełną równowagą całego istnienia. Że jesteś całym istnieniem, że jesteś wszystkim, co jest bez nazwy i że jesteś takim absolutną ciszą, spokojem, energią, miłością, wszystkim, co najlepsze. Czujesz to? Czuję. Ja policzę teraz do 10, a ty bardzo głęboko w to wejdziesz na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak teraz to czujesz? Jeszcze. Dobrze, ja znowu policzę do 10, a teraz już wejdziesz na full i na 10 rozpłyniesz się. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja teraz robię taki pełny reset na wszystkich poziomach tego, kim, czym teraz jesteś. Od najwyższego do najniższego. Pełny reset. Jesteś ciszą, spokojem. Chciałbyś, żeby taki stan w tobie był wieczny? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ten stan już jest twój wieczny, stały. I zawsze, gdy będziesz potrzebował takiego stanu, gdybyś w razie gdzieś tam się zapomniał, albo coś się wydarzyło, wystarczy, że tylko pomyślisz o tym miejscu i od razu tam się znajdziesz. I od razu poczujesz to wszystko. Od razu będziesz miał pełny reset taki i będzie wszystko już dobrze. Bo już wiesz, na czym iluzja polega. Niekiedy iluzja potrafi spowodować jakiś zamęt, jakieś odczucia, jakieś żale, bóle albo coś,
Ale tak naprawdę to jest tylko iluzja. Wystarczy, że wejdziesz w to miejsce i automatycznie tam to kasowane jest, bo ono jest bardzo niskich poziomów. Dobrze. Teraz, Markus, z powrotem jesteś nad tym oceanem. 20 metrów jesteś nad poziomem wody. Widzisz ocean, widzisz niebo, słoneczko. I teraz ja ci chcę pokazać, jak działają cudze myśli na ciebie, cudze słowa na ciebie. Bo tak jak ty jesteś Bogiem, kreatorem i dzisiaj doświadczyłeś, co możesz robić, to chcę ci pokazać, jak to działa to cudze, czyli kogoś, kogo w wyobraźni słyszysz, widzisz, że jest mama, tata, czy jacyś znajomi, pracownicy. To wszystko jest iluzja, w której żyjesz. Chcę ci pokazać, jak to na ciebie działa po to, żebyś miał świadomość, że to ty jesteś panem siebie i żebyś nie przyjmował żadnych słów z zewnątrz, tak zwanego z zewnątrz, bo w iluzji wszystko istnieje. Istnieje wewnątrz, zewnątrz, dualizm, to wszystko jest w iluzji. Poza tym, jako to istnienie, nic to nie istnieje, bo ty wiesz, że jesteś tylko czystym istnieniem. Ale chcę, żebyś bardziej doświadczył, bardziej stał się świadomy w iluzji, żebyś żył w tej iluzji, bawił się dobrze i nie miał kłopotów z tego powodu, nie cierpiał, nie martwił się o cokolwiek, bo to nie ma sensu. Tu chodzi o czyste intencje. Co chcesz, to masz. Tylko czysta intencja ma być. Teraz jesteś 20 metrów nad lustrem wody i ja policzę do 3 i na 3 staniesz się takim betonowym posągiem, całkowicie sztywny. 1, 2, 3. Jest tak? Tak. Spróbuj się poruszać i powiedz, czy możesz się ruszać. Już teraz wiesz, jak cudze słowa na ciebie działają? Tak. Powiedz mi, jak myślisz, co powinieneś zrobić jako Bóg, jako twórca, jako kreator czystej intencji, żeby się uwolnić? Oczywiście cię. No zrób coś, żebyś mógł się poruszać. I co, ruszasz się? Nie bardzo. Jeszcze raz, wcześniej doświadczałeś pewnych rzeczy, dlatego że twoje intencje były czyste. Czy tu nie chodzi o oczyszczenie się, tu chodzi o twoją intencję. Powiedz, co byś chciał teraz. Ruszać. I co, ruszasz się? Tak, bardzo wolno. A jak byś się chciał ruszać? Szybko. I jak się ruszasz teraz? Dowolnie. Nie trafi się ruszyć. Chodzi o to, że jaką intencję wypuszczasz, taką intencja ma moc. Rozumiesz? Tak. Jak pomyślisz, że chcesz normalnie się ruszać, być wolny, to ty jako kreator uwalniasz się. Rozumiesz? Tak. I teraz sam możesz się uwolnić. Ktoś mówi, jesteś betonem, a ty mówisz, nie, nie jestem betonem. I koniec, od razu nie jesteś. Rozumiesz? Jeżeli przyjmiesz, że ktoś ma rację, ktoś najlepiej wie i on powie, że jesteś posągiem, będziesz posągiem całe życie, będziesz sztywny, twardy. Ale jeżeli ty nie zgadzasz się z czyjąś opinią, bo ktoś mówi sobie, on se mówi, on nie jest świadomy, ale jego intencja jest czysta. On wypuszcza, tak jak ja wypuściłem do ciebie. Jesteś posągiem. I ty momentalnie stałeś się posągiem, bo moja intencja była tak mocna, że ty czułeś to, że jesteś posągiem. Teraz, gdybyś ty się nie zgodził ze mną, nie stałbyś się tym posągiem. Teraz jesteś całkowicie luźny. Już wszystko możesz fruwać, latać, machać rękami. Nie ma żadnych ograniczeń. I teraz uważaj, bo ja znowu zastosuję jakąś sztuczkę, a ty masz przeciwdziałać, masz się nie zgodzić z tym, żeby to się nie wydarzyło, żebym ja ciebie nie zniewolił, rozumiesz? Tak. To jest taka lekcja po to, żebyś ty uważał na innych ludzi, którzy nieświadomie mówią na przykład, Marku, tego nie zrobisz, to jest niemożliwe, tego się nie da zrobić, ty nie dasz rady, to sram, to tamto, ty im wierzysz i to działa tak właśnie, jak te moje słowa, jesteś posągiem. Rozumiesz? Tak. Ty się masz nie zgadzać
to ty masz decydować na to, kim jesteś, czym jesteś. Tu chodzi o twoje szczęście, twoją radość. Rozumiesz? Tak. Marku, teraz uważaj, bo ja teraz coś powiem, a ty masz zareagować. Pamiętaj, tu chodzi o twoją intencję. Jesteś teraz wodą. Jesteś wodą? Tak. Ale miałeś się nie zgodzić na to. Ty masz się nauczyć, żebyś ty decydował, nie ktoś. Rozumiesz? Tak. Dobrze, jeszcze raz. Znowu jesteś w powietrzu, nad tą wodą, 20 metrów, jesteś dokładnie w powietrzu nad wodą. Pod spodem jest woda, ocean, ogromny ocean, nad tobą niebo, wielkie, bez granic i słoneczko. Teraz jesteś słoneczkiem. Jesteś? Nie. A czym jesteś? Ale jestem. Dlaczego nie stałeś się słoneczkiem? Co pomyślałeś? Że nie. Rozumiesz, jakie to jest proste? Tak. Dlatego stałeś się tym betonem, bo ty zaufałeś mi. Ale teraz, gdy ja ci powiedziałem, że ty nie musisz mi ufać. Ja ci tylko daję lekcję, to nie chodzi mi o mnie. Rozumiesz? Ty masz mi ufać, bo ja cię tego w ten sposób mogę nauczyć, że ty mi ufasz, więc ja cię tego uczę. Ale w życiu ty nie masz nikomu ufać, dlatego że ktoś może tobą manipulować. Moja manipulacja jest po to, żebyś ty się stał wolny i świadomy, ale gdy ty nie zastosujesz tego, to będziesz manipulowany przez kogoś. I żeby tego uniknąć, masz się stać świadomy tego, kim jesteś, że jesteś istnieniem, które nie podlega karom, śmiercią, pierdołą, dyrdymałą. I teraz sobie wybrałeś ciało, że jesteś Marek i że sobie będziesz żył i doświadczał tak i tak. To jest twoja kreacja, twoja iluzja, ale ty masz możliwość zmiany tylko twojej wiary w samego siebie. Jeżeli ty teraz uwierzyłeś w to, co doświadczasz, że jesteś tym istnieniem, że ty wszystko możesz, to ty możesz wszystko. Taka jest prawda, dlatego że w iluzji można wszystko. Ale jeżeli ty w iluzji będziesz uważał, że ty niczego nie możesz zrobić, bo tylko Bóg może, albo Allah, albo Budda, no to wtedy ty nic nie będziesz mógł. Oni będą mogli, ty nie. Mimo, że oni nie istnieją, to oni będą mogli wszystko. A ty, który wiesz, że istniejesz, nie będziesz mógł nic, dlatego że stanie się według wiary twojej. Rozumiesz? I o to mi chodziło. W takim razie teraz lądujesz na środku tego oceanu, stoisz na powierzchni tego oceanu, dookoła ciebie woda, nad tobą niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Ogrom. Ogrom. Dobrze. Chciałbyś się uwolnić od karmy rodowej? Znajomych, przyjaciół, wrogów ze wszystkich poziomów? Tak. Dobrze. Po lewej ręce stoi twoja mama, za nią cały ród aż do pierwszej istoty. Po prawej ręce tato i cały ród aż do pierwszej istoty. W środku twoje rodzeństwo. Po prawej ręce masz żonę. Tak. Stoi żona, masz dzieci. Tak. Więc stoją dzieci, stoją wszyscy twoi znajomi, wrogowie, przyjaciele i za żoną stoją jej rodzice, rodzice rodziców i tak dalej, bo biorąc sobie ją za żonę, podłączyłeś całą jej karmę. Dlatego będziemy oczyszczali i ciebie, i ją, żebyście wszyscy byli wolni na wszystkich poziomach. Ja wzywam wszystkie istoty ze wszystkich poziomów, wszystkich karm, bytów, wszystkich bytowań, czyli z całego twojego istnienia. Ile razy żyłeś gdziekolwiek, cokolwiek, nieważne, czy to są jakie wymiary, jakie poziomy, ze wszystkich, absolutnie wszystkie istoty, które były i ludźmi, i zwierzętami, i roślinami, i jakimiś innymi istotami, nie ma znaczenia. Wszyscy absolutnie przybywają teraz do oczyszczenia się z tej karmy i dookoła ciebie stoją. Rozejrzyj się, powiedz, jak dużo jest tych istot. Dobrze, w takim razie ty już powiedziałeś, że chcesz się uwolnić od tej karmy. Ja ich się pytam, czy wy chcecie też tak samo uwolnić jak Marek? Absolutnie. Z tej całej karmy, wszystkich karm, win, klątw, bytów, umów, pieczęci, zniewoleń, jakichś złorzeczeń, wszystkiego, dokładnie wszystkiego, czym wiecie, nie wiecie, a nawet o tym, o czym nie mieliście się dowiedzieć. Tak jak Marek. Chcecie się uwolnić, tak?
Dobrze, na mocy wolnej woli ja ciebie i zanoszę do słoneczka, ustawiam w centralnym miejscu. I centralne słoneczko taką specjalną mocą, 10-krotnie większą niż wam potrzeba, dlatego żeby to oczyścić was całkowicie do zera, oczyszcza was całkowicie do zera i oddziela od was te wszystkie karmy, te wszystkie brudy, świństwa, o których wspomniałem, a nawet więcej, stawia między wami taką szybę pancerną, przeźroczystą i jesteście oddzieleni, wy jako czyste istoty całkowicie, a za tą szybą jest ta cała karma, kary, winy, klątwy, byty, zniewolenia, umowy, pieczęcie, śluby i różne inne rzeczy, o których wiecie i nie wiecie. Popatrz, Marku, co tam za tą szybą jest. Co to jest ta karma? Brud. Cieszysz się, że się tego wszystkiego pozbyłeś? Tak. Dobrze. W takim razie ty, jako czysta istota, pierwszy wracasz na środek oceanu, dokładnie w to samo miejsce. Stajesz za tobą twoje rodzeństwo, rodzice, całe rody, twoja żona, jej rody, twoje dzieci, twoi znajomi, przyjaciele, wrogowie i inne istoty ze wszystkich istnień, całego twojego istnienia. Wszyscy są już dookoła ciebie. Patrzycie na centralne słoneczko specjalną mocą. Teraz spala tą samą karmę. Ta sama karma nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście całkowicie od niej wolni. Ja odłączam od ciebie wszystkie połączenia, powiązania karmiczne na wszystkich poziomach całego istnienia do zera i tak samo robię z każdą istotą, która jest tutaj koło ciebie. Wszystkich odłączam do zera i nad wami się unosi taka chmura połączeń tych karmicznych, tych klątw, bytów, tego wszystkiego, tych pierdół. Jak ona jest wielka? Nie jest straszna. Dobrze, ja ją kieruję teraz do słoneczka. Słoneczko ją zjada na waszych oczach, spala, ona nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście całkowicie wolni od siebie na wszystkich poziomach całego istnienia. Powiedz mi, jak się czujesz? A jak oni się czują i jak wyglądają? Jaś, dobrze. Ja teraz wzywam ich przewodników duchowych, przewodnicy duchowi przybywają, nowi, czyści i odprowadzają te wszystkie istoty do światów, do których należą jako czyste istnienia, całkowicie. I wszyscy poszli. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, że wszyscy poszli. Żona, jak widział. Dobrze, podchodzi żona do ciebie, przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. I co ona odpowiedziała? Dobrze. Zapytaj się, dlaczego została. Nie słyszę. Nie słyszysz? Dobrze, ona się bała, że jak odejdzie, to że nie będziecie razem. Powiedz jej, żeby się nie bała, że będziecie razem, to tylko chodziło o oczyszczenie, a nie żeby się rozejść. I tak samo dzieci. Jakby płakała. To zapytaj się, dlaczego płaczesz. Czego płaczesz? Pierwsza myśl, jaka była, że co powiedziałem? Nie. Ja usłyszałem ze szczęścia. Czy taka myśl ci przyszła do głowy? Nie. Zobaczę. Dobrze. W takim razie już wracają do swoich żyć. Wraca ona też. Teraz jeszcze, Marku, mam pytanie, czy chciałbyś się uwolnić od własnej karmy prywatnej? Tak. Dobrze. W takim razie teraz zanurzam cię pod to lustro wody, ale na same dno idziesz i jesteś na samym dnie, będziesz oczyszczany od najwyższego poziomu do najniższego, całkowicie do zera. I jesteś na samym dnie, woda jest czysta, przezroczysta, krystaliczna, widzisz, jak promienie słońca do niej wchodzą, świecą, migają, tak tańczą. Iskrzą. Widziałeś kiedyś takie zjawisko? Nie. Pierwszy raz widzisz? Jak światło to chodzi. Podoba ci się to? No. Dobrze. Słuchaj, Marku, teraz leżysz na samym dnie i tak powolutku dryfujesz. Ja wzywam wszystkie części duszy twoje z wszystkich istnień. Tam, gdzie żyją, doświadczają, bytują. One przychodzą, łączą się z tobą. Ja włączam specjalny program i on oczyszcza was z całej karmy, ciebie i ich.
do zera. Wszystko z was zdejmuje, taki skafander, od razu go rozpuszcza, zjada, spala. Na wszystkich poziomach jesteście absolutnie oczyszczeni do zera. Teraz wynurzacie się z tej wody, stoicie na tej tafli wody w promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni. Te wszystkie części duszy twoje odłączają się od ciebie i policz ich i powiedz, ile ich jest. Nie widzę, skupiłem się na czymś. A na czym się skupiłeś? Straciliśmy dziecko, które... Czekaj, teraz stoisz na środku tego oceanu i jest przed tobą to dziecko, które się nie narodziło. Czyli ta duszyczka przed tobą jest. Weź, przytul ją do siebie, powiedz jej, że ją kochasz. Daj jej tak dużo miłości, ponieważ narodziła się, żeby zaznać tej miłości, a nie zaznała. Więc teraz daj dużo miłości. Powiedz, że ją kochasz, przytul ją. Chodzi o to, że to było takie doświadczenie, które ta duszyczka sobie wybrała. Więc daj jej dużo miłości i w ten sposób zaraz oczyścimy, odprowadzimy ją i ona wróci do swojego jakby świata jako istnienie, bo on jest takim istnieniem jak ty, które poznałeś siebie tam na tej górze. Dobrze. I co? Czuję się lepiej. Dobrze. W takim razie teraz ja oczyszczam tą duszyczkę całkowicie do zera z wszystkich karm, wilm, tego wszystkiego, co tu nabrało już jako doświadczeń jakichś niekorzystnych, będąc płodem. Kasuję wszystko do zera i zostają tylko jej doświadczenia, bez emocji, bez niczego. I teraz wzywam jej przewodnika duchowego, przybywa takie światło czyste, piękne, bierze ją i odprowadza ją do świata, do jedności, jako czystą, wolną istotkę, żeby mogła sobie dalej wybierać życia, doświadczenia, jako istnienie żyć i doświadczać, bo to tylko chodzi o doświadczanie. No i odeszła. Jako wolna i ty jesteś już spokojny. Dobrze. Teraz stoisz na środku oceanu i teraz po lewej ręce stoi twoja dusza. Przytul ją. Powiedz jej, że ją kochasz. Co ona odpowiedziała? Poczułaś. Dobrze poczułaś. Teraz po prawej ręce stoi twój bliźniaczy płomień, pierwiastek żeński. Odpowiedzialny za miłość, radość, szczęście, dobrą zabawę, wszystko co najlepsze, takie powodzenie. Przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. Co odpowiedziała? Dobrze. No nic. Ja mam takie pytanie do ciebie, do twojej duszy, bliźniaczego płomienia. Czy chcielibyście, żebym was połączył, żebyście się stali jednością? Tak. Na mocy wolnej woli ja was połączam i jesteście jednością. Powiedz, co się wydarzyło i jak się czujesz? Jednoczenie. O, to bardzo dobrze. Marku, chciałbyś, żeby ci zrobić jeszcze defragmentację w krysztale? Tak. Dobrze. Ja przenoszę cię teraz do kryształu. Stawiam w centralnym miejscu. Pewnie nieraz kryształ widziałeś górski albo jakiś inny miałeś w ręce. Teraz rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wygląda kryształ od wewnątrz. Szklane. Kopuszka. Tak. Ja teraz włączam specjalny program do defragmentacji. Ten program usunie wszystkie twoje programy, które się dublują, które są uszkodzone, zawirusowane, obojętnie jakoś niesprawne. Więc on wszystkie wymontuje do słoneczka. Słoneczko jest spali, one przestaną istnieć, nigdy istnieć nie będą, a ty będziesz od nich wolny. Razem z programami ze wszystkim. Tak zwanymi uzależnionymi od siebie, a z matrycy pierwotnej pobierze czyściutkie nowe, wstawi na to miejsce i według kodu matrycy pierwotnej ułoży wszystkie od początku aż do końca. Tak jak było na początku, gdy powstałeś jako istnienie doskonałe. Ja teraz włączam na full, zasilam już tak miliard taką energią voltów i dzieje się. Powiedz, co się dzieje. Czuję rozwój. Przepływa. Dobrze, przyglądaj się wszystkiemu, przysłuchuj
I jak już się zrobi taka absolutna cisza na wszystkich poziomach, to znaczy, że jesteś już idealnie nową i czystą istotą. A proces się zakończy. Teraz się zakończymy. Dobrze. W takim razie, Marku, godzina 11:26, 21 marzec 2016 roku. Możesz uważać tą godzinę i datę jako swoje nowe narodziny. Jesteś absolutnie czysty od karmy, od wszystkich tych pierdół dyrdymałów. Poznałeś sam siebie, że jesteś czystą istotą istnienia, niepodlegającą niczemu. Poznałeś iluzję, poznałeś to wszystko, kim jesteś, czym jesteś i jak sobie w tym wszystkim radzić. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, bo to, co się dalej będzie działo, już tylko zależy od ciebie. Ta sesja była tylko dla ciebie takim pokazaniem, jakby tego, co jest najważniejsze, żebyś mógł ruszyć do przodu. I mam do ciebie teraz takie pytanie, co ty myślisz o tej sesji? Zaczynam teraz. O, to jest bardzo miłe, co powiedziałeś właśnie, bo to znaczy, że jakby dotarło do ciebie na wszystkich poziomach ta twoja prawda, bo poznałeś sam siebie, swoją prawdę. Dobrze. W takim razie, Marku, teraz wracasz do ciała, jesteś w swoim ciele, jesteś dalej w hipnozie. Powiedz, jak się czujesz w nim. Teraz wychodzisz z ciała, stajesz obok. Rozejrzyj się po swoim pokoju. Powiedz, jak twój pokój wygląda? Czy tak samo, jak się kładłeś do sesji, czy inaczej? A jak go czujesz? Taki spokojny. Dobrze. Wchodzisz do swojego ciała, znowu wychodzisz z ciała, stajesz obok, popatrz się na swoje ciało i powiedz mi, czy ono jest takie zrelaksowane, uśmiechnięte, zadowolone. Wydaje mi się, że... Dobrze. Teraz znowu, Marku, wchodzisz do ciała, wychodzisz, wychodzisz. Fajna zabawa? Czuję, że wychodzę. Pobaw się sam tak, pobaw się sam swoim umysłem. Że wychodzisz i wchodzisz i powiedz, że tak się dzieje. Zaufaj sobie. To jest bardzo fajna, prosta zabawa. Chodzi o to, że tu masz narzędzia tylko takie podstawowe teraz, ale nad tym trzeba pracować, trzeba ćwiczyć to, wiesz? Po prostu kłaść się spać, jak zasypiasz sobie, relaksować się. Pomyśleć sobie, wychodzę z ciała, wychodzisz, doświadczasz. Najpierw po domu sobie pochodzić. Takie zwykłe, proste doświadczenia po to, żeby to wzmocnić w sobie. Żeby to się stało takim naturalnym zachowaniem, jak jeżdżeniem samochodem, piciem, jedzeniem i innymi czynnościami. Tego się musisz nauczyć, bo to jest normalna rzecz. Jak się urodziłeś, nie umiałeś pisać i czytać. Dopiero w szkole czy tam w domu uczono cię, uczono, aż się w końcu nauczyłeś. Tak samo jest z tym. Musisz nauczyć sam siebie. Sam siebie to znaczy nauczyć się siebie tym, kim jesteś, czym jesteś i korzystanie ze swoich narzędzi, które są w tobie, które są bardzo proste. Rozumiesz? Tak. Ja to troszeczkę znam. Wiem, dlatego tu łatwiej ci będzie pójść w tą stronę. Trochę więcej takiej ciekawości małego dziecka. Ja chcę i koniec. Chcę i idę, robię, a nie zastanawiam się. Najważniejsze, żeby się nie zastanawiać, być takim obserwatorem biernym. Po prostu brać czymś udział i nie zastanawiać się na tym, tylko się bawić. Tak jak dzieci małe, bawią się w piaskownicy, one się bawią, one się nie zastanawiają. One po prostu się bawią. Tak samo trzeba tu samemu robić. Trzeba jakby wrócić do tego, kim się było kiedyś, wolną tą istotą i fajnie się bawić. Marku, teraz wchodzisz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele, teraz znowu wychodzisz ze swojego ciała i stajesz dokładnie metr od swojego ciała. I powiedz mi, ty jesteś ta istota, która tu stoi, czy ty jesteś tym ciałem, które tam leży? Kto jest kto? Ciało mam. Teraz. Gdzie jesteś, w ciele czy poza ciałem? Poza ciałem. Czyli ty nie jesteś ciałem? Tak. Powiedz mi, czy pierwszy raz to tak ewidentnie czujesz, że stoisz obok, a ciało leży obok. Tak jakby to były dwie różne istoty, jest tak? Tak.
Tak jest. I taka jest prawda. Taka jest prawda. Ty jako istnienie możesz doświadczać, co chcesz, tak jak to doświadczałeś. Byłeś ziemią, powietrzem, wodą, wszystkim, czym chciałeś. Rozumiesz? Tak samo tu. Teraz zachciałeś sobie być Markiem w takim ciele, więc sobie wchodzisz i jesteś teraz w swoim ciele i teraz doświadczał będziesz tego wszystkiego jako Marek i tej swojej iluzji. Tylko będziesz ją doświadczał teraz już świadomie, bo już wiesz, kim jesteś i wiesz, jak działa iluzja. Proste? Marku, za chwilę policzę do 10, wybudzisz się, zapamiętasz całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami i wykorzystasz ją w swojej drodze ku wolności. Jak doliczę do 10, obudzisz się, będziesz się czuł cudownie i tak ci to zostanie już na zawsze. Jako wolnej, czystej i spokojnej istocie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami, zmysłami. Poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. A, takie luźne się czuję, bardzo luźne. Dobrze. Wszystkiego najlepszego. Cześć, pa, pa.